Cześć! W tej lekcji przygotowałem dla Ciebie zadanie, które pozwoli Ci przećwiczyć oraz utrwalić wiedzę, jaką zdobyłeś na temat wzorca Page Object Model. W zadaniu tym bazuj proszę na kodzie, który napisaliśmy w poprzedniej lekcji. Cały projekt znajdziesz w specjalnie przygotowanym przez nas repozytorium, a link do niego znajdziesz pod tym nagraniem lub na naszej stronie jaktestować.pl. Twoim zadaniem ogólnie będzie refaktoryzacja testów pulpitu i wprowadzenie do nich metod, które agregują te pojedyncze akcje, które obecnie wykorzystujemy w testach. Dzieląc zadanie na kroki, Twoim pierwszym krokiem będzie analiza testów pulpitu, które obecnie mamy. Odszukaj tam pojedyncze akcje, które wykonujemy na elementach i pomyśl, jak można je zagregować właśnie w takie metody, które będą opisywały kompleksowe akcje użytkownika na danej stronie. Następnie, mając tą wiedzę, zaimplementuj odpowiednie metody w klasie pulpitPage. Po napisaniu takich metod możesz przejść do refaktoryzacji testów i wprowadzenia tych metod właśnie w naszych testach. Polecam Ci wykonywać refaktoryzację test po teście, a nie robić wszystkiego naraz. Również, co bardzo ważne, pamiętaj, aby często uruchamiać swoje testy i szybko testować poprawki, które wprowadzasz. Dzięki temu będziesz miał bardzo szybki feedback na temat zmian, które wprowadziłeś. Pod tym nagraniem na naszej stronie jaktestować.pl znajdziesz dokładne rozpisanie kroków, jakie musisz wykonać w tym zadaniu. Znajdziesz tam też dodatkowe porady oraz podpowiedzi do tego zadania. Tymczasem powodzenia i do zobaczenia w kolejnej lekcji, gdzie pokażę Ci przykładowe rozwiązanie tego zadania. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia już za chwilę w kolejnej lekcji. Cześć!